Tekst końcowy, mamy piramidkę 3D z twardej koszulki foliowej, tak wygląda obraz, tak wygląda do składania. Najlepsza wersja podstawa, twarde krawędzie można ją postawić pionowo. Wymiary zgodnie z takim, jak na sieci to jest oryginalny, taki początkowy układ. Na krzyżyk jest beznadziejny, bo ma się 4 miejsca do klejenia. Tak naprawdę, jeszcze dół trzeba wyciąć albo można i zostawić, tylko że to jest ciężko do, do wyprofilowania. No, a zrobiłem takie coś, zastanawiałem się, jak to połączyć. No, to krawędzie można zszyć. To jest 10,35-60 mm. No, i teraz tak jest to po pierwsze jak. Łuk, to się tutaj wygina, nie da się na tym trzymać, no niewygodne, krzywy obraz na tym powstaje, bez sensu, nie powstał, nawet nie stoi w dobani. Druga forma, trudniejsza do narysowania, na bazie takiego pięcio, pięciokąta otwartego. Wymiary się trzymają, no niestety, no najlepiej zaginać na szybie. Ale pierwotna opcja, taka, no, to jest jeszcze ten poprzedni. Krzywo, krzywo stoi, w ogóle nie można tego wyrównać, chyba że będzie bardzo twarda folika. Ten jest miar ok A tu nie pomyślam o jednej krawędzi, żeby zrobić usztywnienie. W związku z czym trz, trz, trzy krawędzie były sztywniejsze. o Tutaj liniami przerywanymi należy zostawić taki zapas. I ten zapas pozaginać, i wtedy rzeczywiście to ma sens, to się trzyma. No, po wycięciu mamy łatwo złączyć. Ten jeden, jedną krawędź no to super glue. Nie zostawia białego jakiegoś osadu, nie skleja, znaczy nie rozpuszcza tego plastiku. No, jaki zwykły, za jakieś tam 3 zł. No i po zrobieniu jest piramidka. No, to różni się od tej ma podstawę, ma górę, można do góry nogami. No i tak nagrywamy, znaczy tak ściągamy sieć taki obrazek i to jest do góry nogami, czyli komórka jest na wierzchu, piramidka stoi na twardej powierzchni. Z drugiej strony naprawdę fajny efekt, wygląda jak prawdziwe, naprawdę. przez komórka taka to, tego nie oddaje. Bardzo fajne są. No raz się zapali się, a to będzie widać jak jaki to jest. Usta, jakie to jest ustawienie? Widać zresztą na samej. O, nad głową. Tak, i teraz ją tam widać ledwo. Nie? Komórka jest na górze, dzięki temu, że są krawędzie. To on tu się trzyma, to nie spada. Tak, ona tam sobie wiruje, świruje. Naprawdę wypas. A na ekranie są cztery takie ujęcia. Fajna zabawa. O, no i to teraz zgasiłem lampę z komórki. I tak to wygląda.